Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w 9 odcinku z Sniper Elite V2. Tak, wybaczcie, że wczoraj nie było snajpera, ale poświęciłem się czemuś takiemu jak Funny Moments i trochę mi to zajęło, aż 4 godziny i powiem wam, że przyjęło się całkiem nieźle. O dziwo, jakoś mi się udało, ale nie mam do tego jakby takiego profesjonalizmu i nie wiem, jak to dalej będzie z moimi funny momentsami. Może ktoś zacznie mi robić funny moments, nie wiem, kto go wie. Może się tak stać, może nie. Tak czy inaczej, może pójdźmy ze całym sprzętem niemieckim. Albo nie, to weźmy sobie takie, żeby było cichutkie. Okej, zacznijmy już. Jeśli można. Okej, dotrzyj do metra i przedostań się do niemieckiego sztabu. Czyli tam się mamy dostać. A żeby się tam dostać, to trzeba być hardcorem. A żeby to zrobić, to musimy tu kombinować. O kurde. Uważać. I to uważnie. Żebyśmy naprawdę nie skończyli masakrycznie. Fajnie by było ich ominąć, ale chyba nie obędzie się bez zbójki. Jak mu skóra przebiła się. Nie, od razu jedziemy z sieką, co się będziemy. Dostał w szyję. Bucyfał. Gdzie następny? I jeszcze pewnie przestrzelę przeciwnika. Nie, nie udało się. Ale jest boom. O kurde. Snajper widzę, że się bawi. Kurde, po tobie. Co mi zrobisz? Kurde, nałykasz się trochę powietrza. Jak mu mużdżek wyszedł. I dużo punktów. Pięknie. Dobra, gdzie następni? No tam widziałem. Rusku, nie ma uciekania, giniesz. On się nie zorientuje. Jak mu cała lewa część czaszki odpadła i dużo punktów znowu. Dobra, gdzie wy jesteście w takim razie? Gdzie was poniosło? O, dojcze się pogubiły. No patrz, kurde. O, teraz już nie ma litości. Nie dla ciebie. Kulka dobrze weszła. Dobra. O, pięknie. Beautiful headshotsy. A tam ktoś jest? O, tam tylko działko widzę. Okej, chyba wszyscy bezpieczni. Powiem wam, 3 dni przerwy, właściwie 2 dni przerwy bez snajpera, to przydały mi się. Teraz jakoś dobrze mi idzie, ale muszę dalej uważać. Bo jeżeli mnie zaraz zaskoczą, to się normalnie wkuiwie. No. Okej, gdzie tam jeszcze kampicie moje dojcze i ruskie? O, proszę, więcej ich nie mogło tutaj być. No, co podskakujecie? No, szty pizdo. Dobra, co strzelasz? Dostaniesz łeb. O. Pięknie. Zamknij tą łepetynę. Dobra, który jeszcze? Taki odważny. Nie będziemy mi tu snajperzyć. Nie, to tylko ja mogę. Chciałoby się. Kurde. Strzelanie ze snajperki jest tylko dla mnie zarezerwowane. Ani dla Rusków, ani dla Dojczów nie ma mowy. Teraz jakoś ładnie by tu przez nich można było przejść. Albo ominąć choć raz. O kurde. Da się tu ukryć?
Oj, troszeczkę kiepsko z tym będzie. No, ukryj się! Kurde, ty chcesz zginąć poważnie? Dobra. Te, najpierw tego z okna bym... O kurde. Te, no widzę, że się poważnie to za mnie biorą. Ała! Te, no powaga. U, trafiłem! Pięknie! O! Cudnie. Ze 100 metrów ponad. Dobra, kto następny? Co? Achtung! Achtung to szmato. Dobra, gdzie jesteście? Kurde, no... Szczytętno mi się ledwie nie poprawiło. Moment, zaraz zacznę strzelać. Dajcie mi się troszeczkę... jodu nawdychać. A, to tam chyba nawalają te bucy pałki. No, 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 no. O! Idzie! Jeb, zebrał. Okej, okay, dobra. Moje tętno cienkie. To muszę odczekać. Bo inaczej będzie kiepsko. Jak się poprawi tętno, to możemy nawalać dalej. Ty, chyba tu był kiedyś jakiś napis, tylko my tego nie rozszyfrujemy. Rzecz jasna. Moment, może się nieco przybliżymy. Dobra, tam kolesia. Tam sobie. No ty gównie. Koniec. O, brzuchwę dostał. Pięknie. To musiało owszem boleć. Tam następny. Generał Deutsch. No i szybko straciłem tętno. No super, nie, to jest niewiarygodne. Dobra. Lucik. Okej, okay, dawać wszystko. Pięknie. Pięknie. Jeśli pozwolicie, to sobie ich wszystkich tu wyszukam. Może coś mam. Ten jak się rozkraczył, kurde. No gimnastyka korekcyjna nie ma co. No, no ruskie to mają, kurde, gumowe kości. Nie ma co. Okej, okay, dobra. Tutaj podsmażony czoł. No normalnie nie wiadomo, co to ma znaczyć. Ale widzę, że lubią się Deutsche z ruskimi. Albo i na odwrót. Nie ma znaczenia w sumie to dużego, czy się lubią, czy nie. I tak zawsze dla siebie będą wrogami. O, tu mamy jakieś ammo. Sobie podejdziemy i zbierzemy. Czekajcie, tu jeszcze możemy. No nie, no to już chyba całkowicie porąbało. Jeb. Kurde, no muszę ich tak już eliminować. Inaczej się nie da. Dobra, gdzie jeszcze? Tej, no bo mnie tu zaskoczą. Ała, no i właśnie tak jak mówiłem, że mi się tu zaraz oberwie. Momento. Wszyscy po kolei zdechniecie. No patrz, ile ja musiałem w niego nastrzelić, żeby zdechło to gówno. Dobra, gdzie jeszcze? A tam, tam jeszcze. Z jednej Deutsche, z drugiej ruskie, no. Cóż poradzić. Kurde, bo mi tętno spadło. Czy się podwyższyło. To teraz muszę odczekać moment. Ała! Tej, no grzeczniej! Kurde, nawet go nie zabiłem, tylko go trafiłem gdzieś tam w skórę. A, kombinują doj dobrze. Jeb, to było mega szybkie. Ale prawidłowe. No. Schurzyli? Albo mogę przejść. Tej, no nie. Jednak nie. Tam jeszcze jeden. O, pięknie. Nie ma co. Udane trafienie. Jak przez skórę poszło. Idealnie. Dobra, teraz możemy to przeskoczyć i podejść teraz do tego magazynku.
Jeżeli coś się znajdzie złego dla nas, to bierzemy. O, proszę. Przydało się. Nie chcę mi się tam po tych rusków wracać. Nie mam ochoty specjalnie. Chyba snajper, nie? Takie mam przynajmniej przeczucie. A jak Deutsch? Też do wybicia. Idź, 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 spokojnie. Chyba teraz tam możemy wejść. No bo sprawdzimy przynajmniej. O, proszę, jest następny. A, trafiony! Jeb, centralnie w oko. Dobra, gdzie tam następny? Kurde, no ukryłbyś się gdzieś. Ała! No, no mówiłem o jakimś snajperze. Tej, no bo zaraz zginę. Dobra. O kurde. Oj, to kombinują. To całkiem ostro. Dobra. Snajper, gdzie ty tam? Ała! No w końcu. Musiałem wycelować tą kreskę. Dobra, dostał. Dobra, tego to chyba kończymy tak. O! Miał być z MP40, ale skoro też się prosiłeś, to ma sprawy. Dobra, teraz bijemy do tego domu. Może coś tu się dzieje. Tak szczerze mówiąc, tu jeszcze nie byłem. Ogólnie. Ale dobra, pustki. Same pustki. Oj. To zlutuj ciała i idźmy tam, gdzie wycelowali ze snajpery na początku rozgrywki. Tam oczywiście jest nasz cel i się tam trochę dostajemy. No, co prawda siebie, ale mnie się nie śpieszy. Więc wiecie, spokojnie wszystkim trzeba podejść. O, tu kurde, niecny generał z hełmem żółto dzioba. O, tu by połakocić o ciche kile. Ale czekajcie, jest tam ktoś z działkiem? Jest, kurde, muszę uważać, jest ich trzech. Czterech, kurde. Masakra. A jakby się tak rzucił mieniem. Ta zasady. No przecież powinni to usłyszeć. Debile. Dziwne, że tego nie słyszą, albo może tak. Dobra. I z tym. Jeb! Kurde, ten się wpieprzył tu. Dobra, zdychaj. Jeb! Prawe oko, doskonale. Ten o się skrył, kurde. Czekaj, rzucę mu granata. Masz granata i się ciesz, zginiesz. O, proszę bardzo, udało się nawet. No, wsiadł w działko i kozak normalnie. O, dobra, już skończyłeś. Wszyscy? Okej, doskonale. No, jeden z granata dostał, drugi się wpieprzył obok kolegi. No, po prostu poświęcił się życie dla niego, ale i tak zginął to. Nie miało to najmniejszego sensu. Ten, no tutaj coś tu musi być. Weź lepiej jakąś cichą broń. Coś tu się może znaleźć. Jakiś secret. O, coś tam się świeciło. A, jest sztabka. To może podejdź tam po prostu. No jest sztabunia, no jest. 33 na 100. I tak tego wszystkiego nie zbiorę przy nagrywaniu, więc najprawdopodobniej poza nagrywaniem będę się skupiał na tych rzeczach i na tych butelkach również. Dobra, sobie ich tu minęliśmy. A, fajnie, że obydwaj się rozkraczyli. Tej, no. Dobra. Ruskie przyszły i myślały, że kurde się dostaną do mojego działka przeznaczenia. Nie ma. Jeszcze wam rozpruję te flaki. Dobra. Git. Zrobione. Tu mamy ammo z czymś. Dokładnie. A na kim mi amunicję do Lugera? Jak ja mam tego Wellroda. Ale okej, okay. Dobra, jak tam chcesz. O, mamy zaliczone cele. Poszukaj planów Wolfa w jego biurze. Aha, to on ma biuro. Takie biuro
gdzie sprzedaje prochy niemieckie. A okej, okay. Albo z Żydów. O, tu coś się jara i to ostro. A, teraz możemy zabijać, bo jest szum. To aż się nawet opłaca to robić. O, fajny cień. Nie ma co. No to teraz trzeba ich zabijać po tak w takim momencie, gdzie właśnie będą te nasze wybuchy. To wtedy na spokojnie każdego wybijemy po kolei. Okej, jesteśmy już tutaj. Dobra, nie słyszeli. Kurde. Gdzie drugi? Kuźwa! Słyszeli? Nie, jeszcze nie. Ale gdzie jest... Ich jest tu więcej? Moment, tak na dobre oko. To chyba nie. A nie, jest tutaj, jest, widzę. Jeb w oko, pięknie. Się staramy jak najlepiej tutaj to przejść, żeby nie było problemów, jakiś snajper czy coś. O, jest tam Deutsch, ale niestety mi się skrył za ten pomnik. No kurde, pokazałbyś się, stary. Okej, dobra. Mam go na celu. A, koniec. Jeps, przeskarczysko. Dobra, gdzieś jeszcze? Lepiej by było, jakbyśmy się przeszli z tej strony. Ale się muszę dobrze rozejrzeć, bo mam wszelkie obawy co do snajpera. A tu jeszcze jest. Koniec. Nie będziesz mi już jarał papierosów. Idź mi z tymi papierkami. Dobra. Pięknie. Wszyscy tu po kolei obrywają. I to jest dobre. Jest tam następny. No, kurde, przypakowaniec. Pudzian, normalnie. O, to będzie moc! Miniemy drzewko. Jeb, tutaj, aż w gardełko. Ładnie ich tu wybijamy. Kurde, no. I następny. Głupi. Podstępny. Jeb, roztrzaskany. Wszyscy już? Nie, to naprawdę baga. I teraz żeśmy to wykorzystali w 100%. Sobie możemy przejść. Myślę, że wszystkich tutaj możliwych wybiłem. A tam jeszcze mamy snajpera. O kurde, to uważać. Dobrze, żem zauważył. Tej no, ale bez jaj. No skrył mi się. No gdzieś go miałem. A jest tutaj, dobra. Ło! Będzie bolało! Nigdy nie odwracaj się do mnie ty do tyłu plecami. Pamiętaj, kolego. To wiesz, że snajper cię ostrzeli. A tam jest następny. Dobra, taki kozak. Jebci. O tak. Kurde, dużo będę miał punktów, nie ma co. Dobra. Wszyscy? Dobra, myślę, że dalej tutaj przechodzić i ich ominąć. Ale tutaj ładnie nam idzie. Bez problemu ich niszczy. Jak już tylko dojdziemy tam, to my te plany Wolfa. I pewnie stąd trzeba będzie spieprzyć, jak zwykle. Dobra. Kogoś się jeszcze mogę spodziewać? Czy już wszyscy, których tutaj pięknie po cichu. Nie, dobra.
Wydawało mi się. A to animacje, dobra, to strzelcie sobie tam animacje, nie ma sensu. Okej, tu muszę tutaj przeszukać. Ładnie mi się tutaj złożyli w jedność. Dajemy na zwłoki. Dobra, nic tu nie ma. Ok, tutaj, a była tu jakaś butla czy coś? Dobra, wywalone jednak. Wbijamy do tego budynku. Weź jakiegoś pistola. Ja pierdolę. Co ja żem zrobił? No nie, no wszystkich wybiłem, a tego z działkiem nie. No, no super, nie zauważyłem go. Co za fail. Dobra. Tak postrzelam sobie. Gdzie? Gdzie jesteś? Zapraszam. Te! O, kozak się znalazł, ale jednak ktoś tu jeszcze był. Proszę bardzo. Dobra, już postrzelałem sobie. No cóż, narobiłem hałasu. Jak to ja? Ten, o kurde, jakiś snajper widzę jeszcze. No, ładnie. Zadarł ze mną, to teraz zginął. Chłech. Gdzie was jeszcze niesie do zabijania? Odpuśćcie sobie. Tak będzie najlepiej. Dla nas wszystkich. Okej, okay, amunicje są. Och, teraz kaczka. The room was a mess. The crowds had gutted it. All the papers were taken or burnt. There had to be something here that could help. It's an old trick, but a good one. Bingo. This had to be Wolf's escape plan. But before I could keep my date with that maniac, I needed to stop the V2 launch. There was nothing here to help me with that. My only chance now was the ministry building across the square. No to okej. A więc jesteśmy już zaatakowani. O kurde, jeszcze budynek przyjechał. Patrzcie, takie robią buty. Dobra, teraz trzeba będzie się wykazać. O kurde. Ten o państwo, bez przesady. A, dostał ładnie. Tej, no ale ten ze snajperą to już trochę przesadził. Stanowczo. Dobra, gdzie tam jesteś? Fajnie, że mnie widzi, ale buduje do mnie też bez przerwy. Moment. Okej, teraz tylko w ten pojazd strzelić. Okej. Sztyng! O, jakie rozniesienie. O kurde. Dobra, pizmi granata. Pięknie. O, 2-1. Nie ma co, dziękuję. Dobranoc. O debile, no podeszli sobie jak para pedałów, no i dostała z granata. Czy zasłużenie? Kto go wie? Ktoś jeszcze tu jest? Na wszelki wypadek postrzelam sobie znowu z działka. Dobra, czysto. Ała, no mówię, czysto czy nie czysto? Kurde, dostałem. Ała. Gdzie? Gdzie ten... Tu mi świecisz. Co uciekasz? Drugi taki mądry. No i przestrzeliłem go ładnie. Jezu, ale ledwie. No mówię, czysto czy nieczysto, to ten już, kurde, wyciąga ze snajperą, lufą i mnie tu chce ściągnąć. Imbecyl. Dobra, mogę... Złoki. Mogę iść. Teraz tak. Żeby trafić, to muszę znowu nieco pobić się. O, tutaj ammo. Tu są te wykrwawione z granata, które ładnie zostały rozpisane.
Tu kolejny. Dobrze. Ma snajperów. Nie opodal mnie. A, jest sześciutko. Mogę iść. Ała! O kurde, pizdu! Kurde, ja mam przyjść tu na zawał? Ludzie! Spokojniej trochę. Dobra, gdzie tam nawalacie? A tam jesteście. Teraz ja mogę was zniszczyć. A! Pięknie! Ruchomy cel. Garnek razy dwa! Dobrze. Ruchomy cel, tak jak powiedziałem. Dobra, gdzie tam kampicie jeszcze? No wyszedłby stamtąd. Nie no, tak, tak się bawimy. Proszę państwa. O kurde, uważać. Gdzie tak nawalasz, synek? Synek! Bo jak cię pierdolę, to zobaczysz. O, proszę, i to jest ta moc snajpera. Pięknie. Okej, który jeszcze? A, tam jeszcze jeden ważniak strzela. Dobra, sobie tak koło niego przejdę. No, pięknie. Już skończ mi tu snajperzyć. O kurde, te. Bez. Jak go rozniosło! Nie wiem gdzie dostał, ale i tak go rozłożę normalnie, wiksy. O. Aż mi to z lekka humor poprawiło. Kurde, do tej padaczki pośmiertnej. No tak to wyglądało. Dobra, przeszukamy. No aż się tu krew brzegała. Tu chyba trzeba wejść, nie? No właśnie. Wszystko to tłumaczy. Można sobie tu jakaś sztabka? Może wywącham tą jakąś sztabę złota. Nie, a jednak nie. Szkoda wieka. Idź lepiej z jakąś taką bronią. A jeśli wolisz pistolet, to... O, sztabka, pięknie. Może być. Przyda się, na szczęście. Dobra, i piętro wyżej. Oj, zakładam, że tu będą też kampić jacyś strażnicy. To by się ich powybijało z pola widzenia. Ile tych piętr jest? 100? Moment, a jacyś snajperzy się już tam przygotowali do ataku? No wiecie, zawsze ich mogę wcześniej wybić, ale nie. Czyściutko. Mogę iść. Mogę iść. Dobra. Nie słyszę żadnych dojczów, to mogę iść sobie bezpiecznie. Ludzie, ile tych pięter jest? Jest masakra. O, cutscenka. Te, bo mi się to swajczy. Kurde. Ugaś to. All the possible launch sites around Berlin. Only one was still operational and in Russian occupied territory. Aha. That had to be the place. Kopenik. O! Piździec. No proszę. Teraz warto by było uciec po dachu. Aha, to możemy się przeczołgać. Pobawimy się w czołganie się. Może nam to wypali. Chciałbym tak uciec, chociaż raz w grze. Tylko może nie czołgajmy się po schodach, bo to jest takie śmieszne. Dobra, ała! Dobra, teraz możesz leżeć. Oj, tu nie wiem, czy nam się opłaci w ogóle jakoś uciekać. O, niech mi zaświeci. Ała! Kurde. Dobra. No, co mi z tego, że dostałem, ale ten jaki uśmiechnięty, pewny i gotowy. O, tam przy okazji widziałem drugiego snajpera. To się go wybije przy okazji. Dobra, gdzie on to jest? Jest tutaj. Synek. O, proszę bardzo. Mogę i tak strzelać. Sztynk! Lol, jak mi się snajpera zbugowała. Gdzieś jeszcze?
Jacyś hardkorzy. Aha, mogę przejść dalej. Tu mamy jak zwykle skrzyneczki za mo. Pięknie, dobrze. Bezpiecznie. Czyli mogę się czołgać. Daj się lepiej czołgaj, cię lepiej czołgaj. No może tak spróbujemy, dlaczego by nie? Tak się przeczołgać fajnie. A pudłują, widzicie? Są pizy. Sobie z nimi damy radę. Okej, okay, dobra. Ała, 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 tu już dostałem. Odczekajmy moment. Ani nie chcę, strzelają. My się przeczołgamy ładnie. O kurde. Oj, 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 tutaj już troszeczkę za bardzo przedobrzyłem. No to trzeba będzie ich w tym miejscu wybić. Tylko gdzie oni są? A, tam jeden jest. Ała! O, dobrze, udało mi się. Trafne posunięcie. O, ładnie. A drugi gdzieś musi być tutaj. Tej, 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 no, kurde. Nie, nie, lepiej się schroni, bo jak ty, jak cię jeszcze raz trafią i pierdykną, to już będzie po tobie. Dobra, cię ten snajper. Okej, okay, dałeś mi się wykryć. Ah, ruchomy cel i jeszcze z daleka. Pięknie. O, ale nie ma hejcika. Co? Myślałem, że był ruchomy. O, tam następny. Dzięki za ujawnienie celu. No patrz. Co za fagas. Ale o! Jakie krasze złamania. Przeładuj szybko. Dobra. Mogę się czołgać dalej. Chłech. Zobaczymy, czy ktoś mnie jeszcze trafi. Taki zdolny. Oj, czuję snajperów. Oj, oj, oj. Tej, no się skryj lepiej. Dobra, gdzie to było? Gdzieś ty mi to strzelał. Chyba gdzieś tutaj. Albo nie wiem. Połóż się, połóż się. Dobra, najwyżej jak strzeli to nakucanego. Ale... oj, 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 oj. Dobra. O kurde. Fuck. Dobra. Udało się. To było przemyślane. Dobra. To może teraz zacznij celować. No idzie ten kretyn. Ała! Oj, 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 oj. Chyba tam, tam. No, 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 nawet podświetla. Moment, najpierw niech się nam nieco życia załaduje. Koniec! Nie będzie strzelania. Prosto na twarz. O, normalnie wiertło. To jakie slow motion długie i sporo punktów za niego dostałem. Ładnie. Pięknie wręcz bym powiedział. Jeszcze jakiś hardcore odważny? O, przeszukajmy przy okazji to ciało. No, ładnie. Ała! No nie w tyłek. Tak niegrzecznie. Dobra. Gdzie celował? Au, 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 au. O, fuck. Kurde, no. Znowu niemal bym tutaj zginął. No i patrz, i teraz specjalnie zmienił kampę. Dobra. Nie było slow motion, ale zabity. Gdzieś jeszcze? O, tam następny ujawnił się. No i ten już dostanie ładnie. Ło, atak z wysokości. Z wysości? Co? Atak z wysości? Co to? Nie ma chyba takiego słowa jak z wysości. Okej, to był dziwny achievement. Ale nieważne. Możemy przejść dalej. Jeśli można. Okej. Okay. Teraz się przeczołga. Ja nie wiem, co ja mam z tym Z. Chyba za dużo tego. BF-a. Ale dobra, przeczołgajmy się tam.
A dobra, co się zresztą będziemy męczyć. I tak już chyba plansza. A, kończymy już. Dobra, ło, dość wysoki wynik. Mogło być nawet 50 tysięcy. Ale no cóż, wyszło jak wyszło. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka ze Sniper Elite V2. Oczywiście, jeżeli wam się spodobał, możecie standardowo ocenić, skomentować i zasubskrybować. I gdzieś tam w adnotacji, w opisie będzie link do Funny Moments. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób zobaczyło to i przede wszystkim doceniło, bądź jeszcze wyraziło swoją opinię na temat tego Funny Moments. Trzymajcie się, na razie, yo!